mieli czy 600, czy nie, chyba im trochę zabrakło. No też dzisiejsze przygotowanie kręgielni, coś, no, trudno się grało, ciężko się grało, ale no, to jest jedyny chyba moment, gdzie można z takimi zawodnikami wygrać. No, 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 niewykorzystane szanse, niewykorzystane momenty, no i słaba gra. Nie wiem, czy to nie ten moment, tydzień temu były Mistrzostwa Polski, no nie wiem, czy przyszło jakieś rozluźnienie, spadek, no to nie był dzisiaj nasz dobry dzień. No na Mistrzostwach Polski słaby start zaliczył Jarek Bonga, tutaj otwarcie miał rewelacyjne, właściwie można powiedzieć podarował dwa tory Wilmoszowi, no samemu Wilmoszowi. Wilmosz gra 605 bodajże, Jarek 590 parę, z czego dwa tory, mówię, podarowane. No ja tutaj upatruję największej takiej, takiego, znaczy zawiodłem się na tym akurat najbardziej. No Jarek na pewno dzisiaj był najmilszym zaskoczeniem, bo jego forma nie była jakoś szczególnie ostatnio bardzo wysoka na Mistrzostwach Polskich, nawet nie wszedł do finału, a dziś pokazał, tak, no grać koza warko to nie jest łatwa sprawa, ale podjął rękawice i był równorzędnym przeciwnikiem. No zabrakło właśnie tak, że gra perfekcyjnie, nagle robi jedną dziurę, tak, i się później okazuje, że ta dziura decyduje, bo przegrywa, tak. I to było widać, że do pełnych wygrywa z nim, ma lepszą powtarzalność i przychodzi nagle jedno rozbicie, gdzie no po prostu jakaś chwila dekoncentracji, nie wiem, no i po prostu o ten centyment, o ten włos, no po prostu przegrywa. Ja osobiście uważam, że Wilmoż jest zawodnikiem, którego jak się przyciśnie od samego początku, to jest największa szansa go ograć. Jeśli dasz mu troszeczkę odjechać, to już wtedy jest nie do zatrzymania. No ja myślę, że nie Wilmoż, to jest no, domena wszystkich zawodników. No o wiele łatwiej się gra, jak się ma dużą przewagę, ma się ten luz. Wilmoż wie o tym, że jest na nim presja, że każdy oczekuje, że on będzie wygrywał i będzie najlepszy, tak? No, jeśli przyjeżdża i przegrywa z zawodnikiem, no to jest dla niego ujma, tak? No on nie lubi przegrywać, tak jak każdy, ale no jemu to tym bardziej nie przystoi jako medalistę. Tylu takim medalistą, jak on jest mistrzem świata, no więc no przydusić i na pewno gra się wtedy inaczej, no ale no no to tak jest, no oddaje się punkty, no bezsensownie. Nie pamiętam wyniku waszej drużyny, 3-400 chyba 20 parę, Podbrzeżowa 3588. No ja myślę, że jeśli ich średnia, tak jak mówiłem przed meczem, 3866 z 10 spotkań, no to tutaj to jest dla nich, no nie powiem kompromitacja, ale na pewno duże zawiedzenie z ich strony. No znaczy się powiem tak, no to jest pewna specyfika tego obiektu, tej kręgielni. No, no gra się jak się gra, tak? No Podbrzeżowa ma obiekt, gdzie no, kręgle się o wiele lepiej przewracają, te wyniki tam osiągalne są lepsze. A tu kręgielnia jest techniczna, no prosta teoretycznie, bo nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy, ale gra się jak się gra, no i to mieliśmy wyrównane szanse i my na tym obiekcie też gramy po 3600, no tylko dzisiaj jakaś weszła niemoc i mówię, no najprawdopodobniej jest to przyczyna jakiegoś no, ubiegłotygodniowych mistrzostw Polski, bo tak sobie po prostu to tłumaczę, bo no taka obniżka poziomu większości zawodników jest niewytłumaczalna. Tam w Tomaszowie też nie było wysokich wyników i tych wysokich wyników zabrakło naszym tutaj, nie? No dokładnie tak, no gdzieś to się ciągnie, tak, no Tomaszów mieliśmy się zresetować, mieliśmy grać swoje, nie wiem, czy za mało jeszcze było, no mówię, wydaje mi się, że jakby była przerwa powiedzmy 2 tygodni po tym Tomaszowie, żeby się odbudować i grać na tym swoim poziomie by było inaczej, no tak jakby w takim marazmie tamtym wynikowym byliśmy i to tam, no nie wyszło. No Jarek, powiem tak, Live Kręgielniec sprawiło ci niespodziankę, bo będziesz miał materiał chyba pierwszy raz do analizy pomeczowy. Wszystkich zawodników masz nagranych, także będziesz mógł to przeanalizować. No i wtedy będziesz mądrzejszy, że tak powiem. Większa analiza. Teraz życzę ci końcówki sezonu, drugiej połowy właściwie sezonu udanej, żebyście zdobyli mistrza Polski. No i żebyśmy w przyszłym roku mogli znów cieszyć się z waszego udziału w Pucharze Świata, a potem Champions League. Tego ci życzę, a dzisiaj dzięki za mecz. Dziękuję bardzo.